produkcji potencjalnej, o takim wynalazku jak produkcja potencjalna, który funkcjonuje w zasadzie w dwóch wymiarach w teorii ekonomii. Jeden wymiar to jest wymiar czysto teoretyczny, gdzie termin produkcji potencjalnej odnosi się do jakiejś tam koncepcji nauczanej już od początku kursu ekonomicznego, konkretnie na mikroekonomii, a potem na makroekonomii również. A z drugiej strony jest to koncept produkcja potencjalna, który ma bardzo poważny wymiar praktyczny, gdy chodzi o kwestie polityki makroekonomicznej. Najpierw sobie wyjdźmy może od koncepcji produkcji potencjalnej, tak jak ona jest przedstawiana na mikroekonomii. Jedne z pierwszych zajęć na mikroekonomii to tak zwana krzywa możliwości produkcyjnych, która ma akurat taki kształt, bo to wynika z prawa malejących przychodów. Obrazuje ona wybór, jakiego trzeba dokonać między produkcją jednego dobra, a produkcją drugiego dobra. Jej wymienność, tak, fakt, że te obydwa dobra nie rosną w tym samym czasie, wynika z rzadkości czynników produkcji. Czyli im więcej na przykład pracy, ziemi, technologii, czasu, kapitału alokujemy w produkcję na przykład armat, jakaś gospodarka publiczna, ale może armat prywatnych, tym mniej możemy wyprodukować, tak, przy tym punkcie mamy bardzo wysoką produkcję, powiedzmy jakiś armat, a niską produkcję masła. Jeśli chcemy produkować więcej masła, to mamy jakiś koszt alternatywny, musimy produkować mniej armat. I to jest pierwszy moment, w którym stykamy się z koncepcją produkcji potencjalnej na zajęciach z mikroekonomii. A zatem w pewnym sensie jest to produkcja tego, co osiągalne, tego, co rzeczywiście jest w naszym zasięgu. Wszystko to, co jest poza krzywą możliwości produkcyjnych, czyli większa produkcja jednego i drugiego dobra wykraczająca poza krzywą możliwości produkcyjnych, to jest rzecz w danej sytuacji nieosiągalna. Istota wzrostu gospodarczego polega na kopaniu tej krzywej możliwości produkcyjnych coraz bardziej na zewnątrz za pomocą różnych udoskonaleń produkcji, czy po prostu dostępności rozmaitych czynników obecnych, czy wymyślania nowych, czy zmienienia ich konfiguracji. Jednocześnie to pojęcie produkcji potencjalnej zaczyna otwierać drogę na stwierdzenie luki produkcji, które się pojawia na zajęciach z makroekonomii z kolei. Dlatego, że na makroekonomii mówimy o tym, że tutaj gdzieś na przykład możemy w takiej kropce, gdzie tutaj ten kolor taki ten czerwonawy gdzieś jest w środku, tak, blaszowy, no to przy tej produkcji mamy mniejszą produkcję jednego i drugiego niż potencjalnie moglibyśmy wytworzyć. Oczywiście produkcja potencjalna nie mówi tylko o dwóch kategoriach dróg, tylko w jakimś sensie metateoretycznym odnosi się do całkowitej produkcji, do koncepcji tego, że zatrudniamy w pełni nasze wszystkie możliwości produkcyjne, czy też mamy jakieś nieefektywne niezatrudnienie. John Maynard Keynes słynnie w pewnym momencie powiedział, że jego nie interesuje kierunek zatrudnienia, tylko zatrudnienie w ogóle. Że właśnie jego nie interesuje ta wymienność, bo ta wymienność jest w równowadze wtedy, kiedy gospodarka świetnie się rozwija. Jego interesuje taki problem, z którym mieliśmy do czynienia przy wielkim kryzysie, gdzie 20% siły roboczej jest niezatrudnione, co oznacza, że no, to jest jakiś poważny problem społeczny i ważny jest wolumen zatrudnienia, a nie kierunek. Obojętnie co ludzie robią, niech nawet wykupują ten słynny przykład, prawda? Niech wykupują nawet banknoty z butelek, byleby tylko byli zatrudnieni. I ta koncepcja, właśnie to skupienie się jak gdyby przede wszystkim na zatrudnieniu pełnym i na produkcji potencjalnej, w zasadzie w jakimś sensie mówimy o nieosiąganiu jej, to właśnie koncentrujemy się tylko na wolumenie, czyli mówimy, że produkcja mogłaby być ogólnie większa. I luka produkcji to jest po prostu różnica między produkcją rzeczywistą a produkcją potencjalną. No i oczywiście, jak już stwierdzimy, że jest jakaś luka, tak, bo to tak jest, produkcja potencjalna to co możemy zrobić, jest produkcja rzeczywista to co zrobiliśmy. Różnica między jednym a drugim to jest luka produkcji. A jak jest jakaś luka, to lukę trzeba zapełnić. Bo luka produkcji to jest jednocześnie luka popytowa, czyli brakuje odpowiedniego popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego, który na szczęście zostaje wypełniony za pomocą polityki makroekonomicznej. No to w pigułce, jak przeskakujemy z koncepcji czysto teoretycznej do koncepcji troszeczkę bardziej praktycznej, do recepty na to, jak rozwiązywać realne problemy. Dobrze, to działamy, bo ekonomia oczywiście jest nauką empiryczną, czyli się musi zajmować konkretnymi, empirycznymi przykładami tego, jak teoria w działaniu może pomóc w rozwiązywaniu problemów. To weźmy sobie taki konkretny przykład.
Mamy, to jest 2007 rok, gdzieś tak. 2007 rok, czarna linia to jest aktualne PKB, czyli bieżący pomiar. No i mamy Congressional Budget Office, instytucję, która się zajmuje wyliczaniem produkcji potencjalnej. Czyli to, jakie się spodziewamy za jakiś czas. No tutaj mamy wykres na kolejne 10 lat. Robimy projekcje na kolejne 10 lat i tak mniej więcej gospodarka nam się powinna rozwijać. W końcu 2007 rok, który dobrze jest, jest drobne spowolnienie, ale nie ma powodu do niepokoju. Jak 3 lata wcześniej w wywiadzie mówili, ten Friedman system bankowy wygląda całkiem w porządku. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli z jakimiś nierównowagowymi tendencjami. No ale w 2008-2009 roku dzieją się złe rzeczy niespodziewane, bo produkcja rzeczywista okazuje się odbiegać od produkcji potencjalnej i powstaje wielka luka. Ale spokojnie, to jest tylko luka, która troszeczkę zaburza naszą koncepcję produkcji potencjalnej, ale wiemy, że to jest nieefektywna luka, więc troszeczkę skorygujmy sobie tą projekcję produkcji potencjalnej, spokojnie nic się nie stało. Więc no, faktycznie trochę przesadziliśmy z tą projekcją wzrostu, ale robimy drobną korektę. I teraz wiemy, że ta luka wynosi tyle i możemy uruchomić politykę fiskalną, politykę pieniężną. Mamy na szczęście Bena Bernankego, usterów Fedu, mamy odważnego Paulsona jeszcze za czasów Busha z planem Paulsona. Uruchamiamy politykę fiskalną i pieniężną, która bardzo szybko tą lukę zamknie w ciągu najbliższych lat. Dwa lata później, w 2011, produkcja potencjalna robi nam drobnego psikusa, tak? Przepraszam, chciałem zapytać, jaka jest metodologia wyliczania produkcji potencjalnej? Nie chcę spoilerować, spokojnie. To wiesz się w trakcie. Na razie mówię o koncepcji i przydatności na praktycznym przykładzie. W 2011 mamy produkcję rzeczywistą, która dalej odbiega od produkcji potencjalnej i chyba trochę przestrzeliśmy z tą produkcją potencjalną rzeczywiście, więc zróbmy od 2011 roku drobną korektę. Tak przy okazji korygujemy też wstecz dane, tak? Bo musimy poprawiać przeszłość, nie tylko przyszłość. Więc nic się nie stało, mamy nową projekcję produkcji potencjalnej z 2011 roku i teraz już wiemy na pewno, że nasza polityka tą lukę bardzo szybko powinna zapełnić. Niestety, coś nie wyszło po drodze troszeczkę. W 2013 roku dalej mamy tą lukę i coś dalej, ta luka nie chce się zamykać, więc no, w 2013 zrobimy kolejną projekcję. Jak widzicie, faktycznie luka się trochę zamyka. To jest jeszcze nie to, bo dwa lata później, na upartego w tym 2015 roku, jeszcze nie jest zamknięta, więc no już teraz zróbmy za ten 2015 projekcję taką, która już no, musi się za dwa lata domknąć. Niestety nie wyszło, w związku z tym no teraz już mamy taką projekcję produkcji potencjalnej, że nie ma możliwości, żeby luka produkcji nie została zastąpiona. No dobrze, to teraz trochę jeszcze poważniej z powrotem a propos ogólnej koncepcji produkcji potencjalnej i tego, czym ona może być, zanim przejdziemy do metod pomiarowych, o co była prośba. Pierwsze podejście, takie trzy podejścia myślę można wyróżnić do ujęcia teoretycznego produkcji potencjalnej. Pierwsze podejście to będzie takie podejście stricte popytowe, bardziej skrajnie neoklasyczne, według którego twierdzilibyśmy, że nie da się wykroczyć poza produkcję potencjalną nigdy, że produkcja rzeczywista nigdy nie może być wyższa od potencjalnej, co nawet brzmi sensownie, bo co to znaczy produkować więcej niż się da? Więc nie da się produkować więcej niż się da. Maksymalnie można osiągnąć tą krzywą możliwości produkcyjnych, a zatem produkcja rzeczywista może albo być jej równa, albo może być po prostu niższa. Możemy mieć innymi słowy lukę produkcji tylko ujemną, czyli że tylko produkcja nie jest w stanie dojść do pełnego zatrudnienia, natomiast nie może się zdarzyć taka sytuacja, że to pełne zatrudnienie przekroczy. Więc to by było jedno takie ujęcie. Akurat sobie wybrałem friedmanowskie przedstawienie modelu Friedmana, takich pieniężnych wstrząsów, tak? Jakieś mamy pieniężne wstrząsy, to jest akurat wykres, jeśli dobrze pamiętam, z Rogera Garrisona. Takich wstrząsów pieniężnych, jakaś deflacja pieniężna, kryzys bankowy, odbiegamy od produkcji potencjalnej, bo coś złego się dzieje w sektorze finansowym. Drugie ujęcie to będzie takie ujęcie, które w sumie kwestionuje ideę produkcji potencjalnej w tym znaczeniu, w którym jest ona dzisiaj używana. Mianowicie założenie będzie takie, że produkcja potencjalna zawsze jest równa produkcji rzeczywistej. Czyli w sumie, tak teologicznie patrząc, ten świat, w którym jesteśmy, jest najlepszym z możliwych światów.
nie ma lepszego świata możliwego. Jeżeli na przykład jest jakaś recesja, ludzie na przykład nie są zatrudnieni, no to w zasadzie to oni odpoczywają. Wzięli sobie po prostu jedno wielkie wolne. Jak jest na przykład bezrobocie 15%, czy coś złego się dzieje. Oczywiście troszeczkę karykaturę tutaj przedstawiam, ale generalnie takie tak zwane równowagowe teorie cyklu koniunkturalnego, czy teorie realnego cyklu koniunkturalnego, przewrotnie nazwane, bo są w sumie nierealne, one właśnie jak gdyby wychodzą z założenia, że w sumie takie szoki technologiczne i wszelkie koszty, które się wiążą z dostosowaniami, to jest jak gdyby konieczna cena do zapłacenia za wzrost w jakimś sensie. Ale w tych modelach w sumie nieistotne jest rozróżnienie na produkcję potencjalną rzeczywistą. No, przemiany, adaptacje takie szumpeterowskie to są wpisane w logikę procesu rynkowego. I wreszcie jest trzecie ujęcie, które jest bardzo szerokie, bo możemy pomieścić w tym ujęciu bardzo różne tradycje, które mówią o tym, że produkcja rzeczywista, która w tym wypadku jest czerwona, tutaj mamy czas, to chyba się kwalifikuje na nazwanie tego wykresem. Więc mamy na tym rysunku czas i produkcję, prawda? No i ta produkcja rzeczywista to jest tak się waha, bo mamy jakąś tam cykliczność, a produkcja potencjalna jest tak przez środek przechodzi. Co to oznacza? To oznacza, że produkcja rzeczywista może być albo mniejsza od produkcji potencjalnej, ale może też być większa od produkcji potencjalnej. Ta produkcja rzeczywista. I teraz, co to by znaczyło, że produkcja rzeczywista jest większa? W jakim sensie możemy produkować więcej, niż możemy produkować? To brzmi jakoś absurdalnie trochę. I myślę, że dwie najbardziej szkoły, jakie moglibyśmy tutaj wyróżnić, to byśmy powiedzieli o szkole austriackiej, która i koncepcji Hayeka, która mówi o tym, że produkcję rzeczywistą można w tym sensie przekroczyć ponad potencjalną, że ona będzie nie do utrzymania. Że ona się musi po pewnym czasie załamać i ten trend nie jest do utrzymania. A z drugiej strony też w modelu takim keynesowskim i w praktyce polityki makroekonomicznej, która jest prowadzona przez banki centralne i przez rządy w ramach polityki fiskalnej, tam również przekroczenie produkcji potencjalnej może nastąpić, tylko że ono jest nie w sumie niestabilne w tym znaczeniu, że dojdzie do jakiegoś załamania, tylko jest niestabilne w tym znaczeniu, że w sumie będzie tam wysoka inflacja i jakaś indeksacja się włączy. W takim razie nie powinniśmy mieć optymalny GDP, a nie potencjalny? Być może, ale to za chwilę się jeszcze zastanowimy, jak do tego wrócę. Na razie jeszcze odpowiadając na pytanie o tą praktykę produkcji potencjalnej, czyli skąd tą produkcję potencjalną się bierze. No, jak widzieliśmy ten pierwszy wykres, który pokazywałem, no, ta produkcja potencjalna to jest taka trochę dziwna zmienna, bo w sumie w ostatnich 10 latach została skorygowana w taki sposób, że można powiedzieć, że w zasadzie jest bezużyteczna, jeśli chodzi o projekcje w przyszłość. Tak? Ogromne korekty były dokonane następnie, zrewidowane po jakimś czasie. Więc skąd te narzędzia, jakie narzędzia są stosowane? I są stosowane bardzo różne narzędzia. Jedno takie częste to jest po prostu jakaś tam projekcja trendu. Po prostu zakładamy, że jest jakiś trend, na przykład PKB sobie rośnie o 2% rocznie. No i tak sobie rośnie i zakładamy, że tak będzie dalej. Bardzo powszechną praktyką jest stosowanie filtrów jakichś statystycznych. Najczęściej stosowany taki to jest filtr Hodrika Prescotta, gdzie w ogóle wspaniałe narzędzie, bo w ogóle nie trzeba specjalnie się znać na tym, o co chodzi. Wystarczy ściągnąć sobie do Excela, podpiąć wtyczkę i się klika na jedną rubrykę, gdzie są rozsypane dane. Potem po kliknięciu na rubrykę się układają dane ładnie w jeden trend, który wskazuje, jak linia ma dalej podążać. Jest jakaś tam ekstrapolacja w przyszłość. Więc możemy sobie taką estymację przeprowadzić. Druga opcja, która jest stosowana, to są jakieś modele ekonometryczne. Takie, w których mamy po prostu układy równań, w które wpisujemy jakieś określone parametry. Mogą to być bardzo różne parametry, mogą to być ceny energii, płace, zarobki generalnie, produkcja jakaś przemysłowa. I zamykamy to sobie w jakiś układ ekonometryczny. To będzie jedna taka, w sumie wszystkie trzy metody są matematyczne, tylko inaczej, tak? Ta metoda jest po prostu związana z trendami, ta jest związana z ekonometrią i jest jeszcze trzecia, bardziej teoretyczna, od funkcji produkcji. To znaczy, jak ktoś trochę tam się interesuje mikroekonomią i makroekonomią też, to na przykład się robi model produkcji, funkcji produkcji dla całej gospodarki, gdzie się bierze czynniki produkcji, inputs, się bierze na przykład zasób siły roboczej, się bierze na przykład zasób kapitału,
Do tego się bierze na przykład jakiś poziom wiedzy technologicznej, można wprowadzić do takiego modelu model kapitału ludzkiego, na przykład rolę wykształcenia czy odpowiedniego przeszkolenia siły roboczej. Co jest istotnego, ta opcja druga i trzecia, ja tak sobie wpisałem obok siebie, ale prawda jest taka, że one są pewnymi dwoma skrajnościami, które nie są wykluczające, to znaczy można modele bardziej teoretyczne albo bardziej statystyczne. I wiele modelów, które są, wiele modeli, które jest stosowane w ramach wyliczenia produkcji potencjalnej, są gdzieś po środku. Jest trochę tego, trochę statystyki, trochę teorii. To oczywiście skutkuje zastosowanie troszeczkę innych narzędzi, ale generalnie efekt jest bardzo podobny. Wyliczamy sobie jakoś tam matematycznie jakąś wielkość produkcji potencjalnej, która wskazuje na to, ile teoretycznie gospodarka jest w stanie wyprodukować. No ale oczywiście, jak pierwszy wykres nam pokazał, z tą produkcją potencjalną wiążą się pewne problemy pomiarowe. Właśnie, to było dobre pytanie. Jak to się w ogóle mierzy? Skąd to się bierze? No i wiadomo, że jak jest jakaś konferencja, wykład na jakikolwiek temat, to ktoś tam się pyta na sali, jak to się mierzy, skąd to się bierze? O, wiadomo, że to jakiś Austriak pewnie. Wszystko by kontestowali. Nic się zmierzyć nie da, nic się zrobić nie da, nic się wymodelować nie da. Potem co w ludzkich wykresach różnych lat wygląda na to, że te metody pomiarowe wciąż są ustanowione. Tak. Jesteśmy w procesie dochodzenia do równowagi, który może trwać, rozciągnięty w czasie. No, Austriacy uczą, że proces może trwać długo, tak więc tutaj trwa bardzo długo. Czas o innowacji to będzie. Czas na znaczenie. Więc pierwsza kwestia, pierwszy problem, z jakim mamy do czynienia, to rewizja danych nieobserwowalnych. To znaczy, no, produkcja potencjalna ma to do siebie, że jest daną nieobserwowalną i może po prostu być zrewidowana. Co więcej, gdy na przykład robimy jakieś modele wyceny produkcji, znaczy wyliczenia produkcji potencjalnej, na przykład w tych modelach się stosuje jakieś krzywe Philipsa, alternatywę krzywy Philipsa, które teoretycznie analizuje jakieś kontrfaktyczne scenariusze, czyli analizują sytuacje, które nie wystąpiły, ale mogłyby wystąpić. I teraz gdyby wystąpiły, to produkcja na przykład byłaby większa. No to zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że niepewność bardzo mocno obarcza pomiary danych, znaczy wyliczanie pomiary w cudzysłowie danych, które są nieobserwowalne. Więc one są jak gdyby po prostu, no jest jakaś spekulacja co do tego, jakie one będą miały poziomy. Jakby tego było mało, mamy rewizję danych obserwowalnych. Znaczy nie tylko robimy korektę tego, na przykład ile wynosi hipotetycznie produkcja potencjalna, ale rewidowane są też dane rzeczywiste. Na przykład rewidowana jest produkcja rzeczywista. I PKB może być skorygowane, na przykład po kwartale czy po jakimś czasie okazuje się, że jest jakaś korekta znacząca. Albo na przykład zatrudnienie. To nie jest tak, że te statystyki są jak gdyby od ręki, jak indeksowane jak kursy w internecie, tylko one bywają korygowane przez urzędy, które te dane wyliczają. Co de facto oznacza, że jak patrzymy na przykład na lukę produkcji, jako różnicę między produkcją rzeczywistą a produkcją potencjalną, no to korygujemy z jednej strony jedną część tej zmiennej składowej, czyli produkcję potencjalną, ale korygujemy też produkcję rzeczywistą. Też dokonujemy szacunku, który jak gdyby zmienia nam wielkość tego, jaka jest PKB, jakie PKB jest konkretnie. Kolejna sprawa w polityce makroekonomicznej, na przykład w regułach polityki pieniężnej na przykład stosowana jest ta zmienna luki produkcyjnej, czyli różnicy między tym, jaka produkcja potencjalnie jest, a jaka jest rzeczywista. Na przykład, jak ktoś trochę się interesował na przykład regułami Taylora, czy regułą Taylora, która mówi o tym, taka uproszczona zasada, jak bank centralny, taki następca reguły Friedmana, Miltona Friedmana, że jak bank centralny powinien ustalać stopy procentowe na jakich poziomach, no to tam do parametrów do równania wchodzi luka produkcji, luka potencjalna. I teraz jest zagadka, jaką tam zmienną, jaką wagę tej zmiennej przypisać. W standardowym równaniu Taylora na przykład się wpisuje wagę zmienną 50%. Znaczy wagę współczynnik 50%. Co to znaczy, że na przykład jeśli luka produkcji jest to 2%, jeżeli luka produkcja rzeczywista jest 2% niższa niż produkcja potencjalna, no to stopy procentowe trzeba by obniżyć nie o 2%, tylko o 1%, o 1 drugą tej wielkości. Tak? No ale są dyskusje w literaturze poważnej na ten temat luki produkcji i generalnie nierzadko można trafić na konkluzję, że najlepsza waga, że tak, produkcję potencjalną można by w sumie ujmować w regułach polityki pieniężnej, czy tam lukę produkcji można by obejmować, będąc precyzyjnym, lukę produkcji można by ujmować w regułach polityki pieniężnej, ale na przykład warto by jej dać wagę 0.
Czyli krótko mówiąc, w ogóle jej nie brać pod uwagę. Po prostu ją w równaniu ująć, ale ona zawsze będzie zero, więc będzie bez znaczenia. I rzeczywiście takie głosy się pojawiają, że to jest tak niepewny wskaźnik wynikający z rewizji danych obserwowalnych i nieobserwowalnych, że w zasadzie co prowadzi do odchyleń i pomyłek tak dużych, że po prostu są większe niż sama luka, tak? Że odchyta ta luka się waha bardziej niż ona sama wynosi, tak? Wynosi na przykład 1,5, a w rzeczywistości jest na przykład -1, tak? Że to jest tak duża zmiana, że ona się zmienia więcej niż o samą siebie po tych rewizjach danych obserwowalnych, nieobserwowalnych. Dlatego jest też taka kwestia, no, gdy chcemy popatrzeć trochę bardziej od strony takiej teorii ekonomii rzeczywistej procesu rynkowego, no to mamy takie dwa zarzuty do tych metod skrajnie trendowych i do tych metod skrajnie teoretycznych. Mianowicie produkcję potencjalną, jak się wyciska na przykład z rzeczywistej produkcji, no to trudno powiedzieć, że to jest produkcja potencjalna w tym sensie teoretycznym. To jest po prostu produkcja, to jest jakaś średnia wyciśnięta z danych rzeczywistych. To nam nie mówi tak naprawdę o tym z punktu widzenia teorii ekonomii, czy to jest jakaś stabilność, czy to jest jakaś równowaga, czy to jest rzeczywiście produkcja osiągalna, tylko to jest mniej więcej na zasadzie tu się kręciłem, to mniej więcej w tym samym kierunku będę szedł, może coś z tego wyjdzie, tak? Podobnie na tej zasadzie z wyliczaniem na podstawie tego, jakie mieliśmy dane z przeszłości. No a jeśli przesuniemy się bardziej w stronę modeli tych teoretycznych, czyli takich, gdzie w porządku to nie tylko jest kwestia patrzenia na zmienne obserwowalne, ale też stworzenie jakiegoś modelu ekonomicznego, gospodarki, w której konceptualizujemy sobie całkowitą produkcję i wyobrażamy sobie, że w faktycznych scenariuszach możemy produkować jedno albo drugie, więcej jednego albo drugiego, no to z tym ujęciem z kolei się wiążą inne problemy, do których za chwilę wrócę, gdy będę mówić o takiej bardziej austriackiej krytyce produkcji potencjalnej. Teraz jeszcze rzecz, o której wcześniej wspomniałem, mianowicie o roli ostrzegawczej ewentualnie produkcji potencjalnej, bo sam John Taylor na przykład wskazywał na to, że w momencie, kiedy te stopy procentowe były bardzo niskie w Stanach Zjednoczonych, około 2005 roku, to wtedy przekroczono produkcję potencjalną, co by wskazywało w jakimś sensie na jej niestabilność. Ergo być może trzeba było właśnie wtedy zacząć podnosić stopy procentowe, tak Taylor argumentuje, więc pojawi się sugestia, że produkcja potencjalna mogłaby być w jakimś sensie ostrzegawcza. Ale najpierw musielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czym jest boom? To boom to jest sytuacja taka, w której niby ta produkcja rzeczywista właśnie wykracza poza produkcję potencjalną, ale właśnie, czy ten boom jest czymś niestabilnym, czy jest po prostu jak gdyby z perspektywy tej, o której mówiłeś, to w zasadzie można uznać, że produkcja rzeczywista po prostu dobija do potencjalnej. W jakim sensie to może być wyższe? Jak to w ogóle należy rozumieć? No w tej sytuacji mamy do czynienia z taką luką dodatnią. Tak, to będzie dodatnia luka produkcji. Co tu można zrobić? No, modele, jakie są w ogóle konsekwencje dodatniej luki produkcji? No, modele, jak się doszukiwałem, szczególnie przy analizie polityków banków centralnych, to dodatnia luka produkcji jest w zasadzie interpretowana tak, jak mówiłem, że to są w sumie jakieś napięcia inflacyjne. Zresztą w modelu Keynesa pojawia się takie sformułowanie, że jak wydatki, popyt są zbyt duże, zbyt dużo ludzi wydają pieniędzy, to wtedy wkracza prawdziwa inflacja. Jak on to nazwał? True inflation. Tak? Wtedy wkracza prawdziwa inflacja. Czyli w zasadzie w sumie pojawia się problem czysto indeksacyjny. Trudno mówić, że coś się nie tak dzieje po stronie produkcyjnej. Co oczywiście ma zupełnie inne znaczenie, gdy rozważamy na przykład produkcję rzeczywistą, inną od potencjalnej, na przykład w duchu modelu Hayeka, bo tam, prawda, jest to następstwo. Jest taka sytuacja, gdzie w jakimś sensie ta dodatnia luka, czyli produkowanie więcej niż się jest w stanie, ona jest powiązana sekwencyjnie z jakimś następstwem zdarzeń, które za jakiś czas się pojawia. W ujęciu takim czysto właśnie neoklasycznym, wracam trochę do tego, co mówiłem na wykładzie w czwartek, o tym czasie i sekwencyjności w modelach, to w takim modelu najprostszym, takim właśnie na zasadzie popytu globalnego, produkcji potencjalnej, no to tam mamy po prostu zatrudnienie bieżące i produkowanie bieżące. Nie ma jakiegoś powiązania inwestycji w sensie ich domykania, zamknięcia, spójności. Coś, co jest na przykład obecne w modelu Hayeka, gdzie jak powiemy, że produkcja jest zbyt duża, to na pewnym sensie idzie w złych kierunkach. To zatrudnienie jest źle zorganizowane i konsekwencje tego nadejdą w kolejnej sekwencji.
Coś, co nie występuje właśnie w tym rozumowaniu, mimo podobnej formuły, w tym rozumowaniu bardziej keynesowskim, które jest obecne przy prezentowaniu luki dodatniej w praktyce, który się pojawia w opracowaniach jak najbardziej. No i przechodząc już do takiej krytyki, nawet szybko mi poszło, bo to ostatni slajd. Przechodząc już do krytyki bardziej takiej, nazwijmy to, zgodnej z duchem Hayeka czy szkołą austriacką, to bym wyszedł od lachmanowskiej najpierw krytyki kapitałowej. Cóż to takiego jest ta lachmanowska krytyka kapitałowa? Jak się weźmie modele teoretyczne, na przykład funkcje produkcji, się wylicza produkcję potencjalną, na przykład tam się, tak jak powiedziałem, umieszcza ilość czynników produkcji, na przykład kapitał w takiej funkcji produkcji. Tak, mamy ileś tam kapitału. No ale co to znaczy, że mamy ileś kapitału? Patrzymy na całą pulę na przykład aktywów, która jest, albo dóbr kapitałowych, i je umieszczamy w funkcji. Co to by była lachmanowska krytyka kapitałowa? Ludwig Lachmann słynie z tego, jest często kojarzony z taką tezą austriacką, że kapitał jest heterogeniczny. W tym znaczeniu, że nie jest skrajnie niespecyficzny, nie jest jak zresztą argument powtarzany przez różnych ekonomistów, nie jest jak na przykład przez postkeynesistów, na przykład nie jest przez niektórych postkeynesistów, nie jest na przykład taką watą czy plasteliną, którą łatwo jest modelować do zmieniających warunków, przesuwać z jednego miejsca na drugie, ale to nie koniec tego rozumowania, bo Lachmann mówi więcej, mówi tak. W danej sytuacji mamy do czynienia z konkurencyjnym procesem rynkowym i bardzo wiele projektów jest wzajemnie wykluczających się. Jest wzajemnie wykluczających się i wszystkie naraz nie mogą być zrealizowane. W tym samym czasie w tych wszystkich procesach produkcji są zatrudnione różne czynniki i różne dobra kapitałowe. I one w jakimś sensie się wykluczają. Skoro wszystkie nie mogą być zrealizowane naraz, no to nie można powiedzieć, że mamy jakąś całą pulę kapitału, bo częściowo kapitał może być ze sobą skonfliktowany. Jedno dobro kapitałowe może być w konkurencyjnym procesie w stosunku do innego dobra kapitałowego. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę nie możemy wyliczyć całkowitej ilości kapitału w gospodarce i powiedzieć, że to jest totalna ilość, którą można by zatrudnić do zwiększenia produkcji, albo że całkowite jej zatrudnienie musi poskutkować wzrostem produkcji. Tak? Mamy jakieś tamte maszyny, które produkują aparaty analogowe w fabryce, produkującej aparaty analogowe i klisze. Tam są jakieś maszyny, to są jakieś dobra kapitałowe, ale to się wyklucza z zatrudnieniem maszyn, które są na przykład w alternatywnym procesie produkcji, gdzie się wytwarza aparaty cyfrowe. Tak? I to jest taka rzecz, która umyka w sytuacji, w której agregujemy całkowitą pulę kapitałową albo nawet całkowitą pulę wszystkich pracowników. Tak? Bo pracownicy tak, w gruncie rzeczy też są dobrem kapitałowym, dobrem heterogenicznym, tylko że dużo łatwiej się je homogenizuje za pomocą po prostu realokacji szkoleń i generalnie samodeterminacji do tego, żeby coś zrobić. Co dalej? Kolejny problem z tą luką produkcji, taki już dosyć mocny, to jest taki, że luka produkcji to jest procent w jednym wymiarze. To znaczy luka produkcji jest w zasadzie jednowymiarowa, to znaczy wyliczamy sobie PKB, które wynosi X, wyliczamy sobie produkcję potencjalną, która tak notabene tak naprawdę jest PKB jakieś, które jest wyższe o 3%. I różnica to jest jeden wymiar, 3%. Liczymy sobie, że jest między jednym a drugim jest różnica 3%. I to jest to, co robimy wyliczając lukę, znaczy wyliczając najpierw produkcję rzeczywistą, wyliczając produkcję potencjalną, a następnie wyliczając lukę. Więc to jest tylko i wyłącznie jeden wymiar. Co z tym jest nie tak, to oczywiście wy już dobrze wiecie, bo byliście na wykładzie o stopie procentowej kapitale wczoraj. Tak się bowiem składa, że w austriackiej szkole ekonomii produkcja jest dwuwymiarowa. To znaczy ona nie jest tylko jakiejś wielkości, tylko ona jest jakiejś wielkości w danym momencie, na danym etapie produkcji, w danej sytuacji. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że jeżeli uznamy, że produkcja jest dwuwymiarowa, czyli występuje w jakichś wielkościach, ale w danym momencie i we właściwym momencie, to oznacza, że nie da się w zasadzie jednowymiarowo wyznaczyć optymalnego poziomu, jakiegoś potencjalnego poziomu. I tutaj trochę się posłużę może takim zbyt dużym kolokwializmem, ale mimo wszystko sobie do niego pozwolę, bo wydaje mi się, że w miarę sensownie oddaje to, dlaczego jeden indeks nie jest w stanie rozwiązać problemu optymalności i równowagi produkcji rzeczywistej w stosunku do, nazwijmy to, potencjalnej. Wreszcie wyobraźmy sobie produkcję ciasta. Powiedzmy, robimy jakieś ciasto, które ma bardzo różne składniki
I każdy z tych składników jest przygotowany w innych warunkach. Jeden na przykład musi być najpierw w zamrażalce, inny musi być w lodówce, jeszcze inny musi być po prostu w temperaturze pokojowej, jeszcze kolejny musi być w mikrofalówce przy 40 stopniach Celsjusza, a jeszcze inny potem finalnie jest w piekarniku, powiedzmy na 200 stopniach Celsjusza. Tak? I każdy z tych składników jest w innym czasie, w innej temperaturze. I teraz na przykład ktoś zadaje pytanie, jaka jest optymalna temperatura średnia dla tego, żeby to ciasto powstało, tak? Czy to jest 30 stopni Celsjusza, no czyli jeżeli będzie średnio 27, to będzie odchylenie, pomyłka o te 3 stopnie, o te 10%. No właściwie nie, bo tego się w ten sposób nie da ocenić, tak? Bo każdy z poszczególnych składników się zepsuje lokalnie, w tym znaczeniu, że na przykład ten, który miał być w zamrażarce, się roztopi. Albo ten, który miał być stopiony w kuchence mikrofalowej, się nie stopi, bo akurat będzie cały czas w temperaturze pokojowej. Nie da się w zasadzie, znaczy może by się dało wyliczyć, ale nie powiedziałoby to nam o istocie tego, że każdy z tych składników jak gdyby ma swoją własną optymalną temperaturę, że jest to w jakimś sensie zdecentralizowane, tak zheterogenizowane, że jest właściwe miejsce dla każdego z tych czynników. Co de facto oznacza, że nie da się ich uśrednić do jednego indeksu, by następnie porównać go z indeksem idealnym. Bo chciałbym tutaj taką jednak trochę obronę podkreślić produkcji potencjalnej. Ja nie twierdzę, że produkcja potencjalna to jest całkowicie bezużyteczny termin. To jest bardzo przydatny termin, bo w zasadzie ilekroć chcemy powiedzieć, że coś jest nie tak, to chcemy powiedzieć, że mogłoby być lepiej. Tak? Że się źle dzieje, to znaczy, że może być dobrze. Tak? Więc tak samo, jeżeli mówimy, że na przykład jest recesja, jest na przykład zbyt duże bezrobocie, to mamy na myśli sytuację, że można wyobrazić sobie gospodarkę, w której zatrudnienie jest większe i produkcja jest większa. Co dzisiaj mamy temat do tego, tak? Możemy sobie wyobrazić, że produkcja jest większa niż ta, która jest w rzeczywistości. I w ujęciu teoretycznym to jest jak najbardziej spójne na przykład z modelem Hayeka. Można tak powiedzieć, że produkcja potencjalna jest przekroczona w tym znaczeniu, że w kolejnych sekwencjach ona będzie musiała być ta rzeczywista skorygowana, bo przesadziliśmy, bo utopiliśmy kapitał w projekty, które są nie do zrealizowania. Więc komplementarne pomysły na komplementarne ich dopełnienie nie mogą zostać zrealizowane, ponieważ brakuje do tego potrzebnych zasobów. W sensie teoretycznym to jest bardzo przydatne i sensowne pojęcie. Oczywiście schody się zaczynają, jak bierzemy to pojęcie teoretyczne i próbujemy je zastosować do rzeczywistości. Tutaj najczęściej się potykamy, tak? Bo okazuje się, że nie można łatwo dokonać pomiaru takiego, że wyliczenie jednego indeksu jest trudne, bo opiera się na zmiennych obserwowalnych, które się rewiduje, bo opiera się na zmiennych nieobserwowalnych, które też się rewiduje, a tak w ogóle to opiera się na tym, że można sprowadzić wszystko do jednego mianownika, podczas gdy w rzeczywistości tego sprowadzić do jednego mianownika się nie da. I jeszcze ostatnia rzecz, a propos generalnie koncepcji produkcji potencjalnej, to często jest tak, że tam brakuje analizy pieniężno-finansowej. Często te modele, znaczy to się trochę zmienia, pojawiają się na przykład tak niektórzy wiedzą o modelach DSG, tak pojawiają się na przykład wreszcie z sektorem bankowym, ale bardzo często ta produkcja potencjalna, jak ona jest wyliczana, przedstawiana, to tam się właśnie podchodzi tak fizykalistycznie, materialnie do produkcji, nie rozważa się tam kwestii pieniężno-finansowych. Czyli by się to odwrotnie na przykład niż w analizie właśnie Hayeka, gdzie się wychodzi od tej analizy pieniężno-finansowej i się podkreśla, jak struktura finansowania, sposób finansowania zaburza potem realną strukturę, w tym znaczeniu, że nie da się oderwać procesów realnych od procesów pieniężnych, że to jest ze sobą nieodłącznie powiązane. Natomiast przy przyjmowaniu schematu jednego wspólnego mianownika, jednej zmiennej i następnie procentowego odchylenia tej zmiennej od jakiejś zmiennej rzeczywistej, czyli po prostu produkcję PKB potencjalne kontra PKB realne, to najczęściej właśnie się to ujmuje w taki sposób, że tamtego sektora finansowego nie ma i w sumie się patrzy tak jakbyśmy widzieli gospodarkę jako jednego, to jest nawet słowa samego Solowa, który przecież w pewnym sensie się dużo przyczynił do budowy modeli DSG pośrednio, to słowa nawet samego Solowa, że te modele takie teoretyczne wyliczania produkcji potencjalnej, to one w zasadzie zakładają, tak jakby gospodarka to był jeden jakiś racjonalnie myślący centralny planista, który ma do dyspozycji wszystkie materialne czynniki i po prostu je rozmieszcza, tak żeby było pełne ich zatrudnienie. Tak? Więc tak naprawdę się pomija sporo elementów procesu rynkowego, które są kluczowe dla tego, jak on przebiega. Między innymi pieniądz i rynek finansowy i także sektor bankowy to są rzeczy, z których
lepiej nie rezygnować, kiedy chce się opisywać zjawiska kryzysu. Szczególnie, że bardzo trudno jest znaleźć kryzysy makroekonomiczne, zdarzają się, ale zdecydowanie rzadziej, kryzysy makroekonomiczne, które nie mają żadnego związku z sektorem finansowym i bankowym. To dziękuję i zapraszam do